легко палить, порабили, на тебе до кицу не могу, подьми им побус, никому за то не плачил. Ale na to gospodarze upiekli piękne bołoce, wiecerzo, jakieś tam pluskety zrobili, placki zimiocane upiekli, no i tych ludzi, żeby poczęstować. Było taki zwyczaj, że i namawiali orkiestrę, żeby kapelo grała na zagonie, wtedy się lepiej kopało. Tak jak tu pan Andrzej powiedział, że na to tukę wychodził zawsze w pewnie piejok, to taki chłopcy miał silny głos, to nie było mikrofonu. Wychodził i dar się, wychodź! Aha, na tym polu będzie tuka. I wtedy wszyscy ludzie ze wsi lecieli, kopackie kosicki, bo tam piejok się drze, czyli na tym polu będą kopać, bo to się pola były różnie porozrzucane po tych górach, więc nie wiedzieli, na którym polu będą zaczynać. I wtedy wszyscy lecieli tam, gdzie ten piejok piął. I tam wychodziła kapelo. Kapelo, ludzie się wyrzędowali, jak duś kopali, a kapelo z tyłu. Był taki zwykły gospodarz, który zawodził z rozecką, bo to wiecie, tak niektórzy kopał chytko, drugi pomału. Niektórzy dobrze zbierali, niektórzy ziemniaki szybko przysypywali, żeby się dużo nie zgibać. No to jak gospodarz rozkął, ten sukął, no to widział, że zatem są ziemniaki niewyzbierane, zawołał kapelę, grać mu tu. On wieczór musi zapłacić za tą kapelę. Bo źle zbiro i musiał tu kapela mu gra w tym ziemniaku, musiał się wrócić i tego ziemniaka wziął, no bo troszkę wstyd ludzi, nie? Dlatego to zmuszało ludzi, żeby dokładnie kopać, dokładnie zbierać, żeby byle jak roboty nie odstawić. No a później się po tym kopaniu, tak jak godą, jak była piękna pogoda, wykopali zawca, a słuchajcie, wieca żonie była uryktowano, no to wtedy rozpalili ognisko, prąta, tych ziemniaków do ognia wsypli, no po ziemniaku zjedli, a wiecie, na wsi u nas to była taka zwyczaj, robiło się łokowite, no później to nazwie bimber, a to taki ludzie nie był bimber, to łokowita, robili to z cyrnic, z jabłek, z grusek, z różnego owocu, co wiecie, uzbierali, to zakwasili, wyfermentowali, bo to czasem w wrzaskach szczelała, jak szampon, wiecie, jak szampany tak szczelały, no i po kielisku dali tam tym kopocom na pociechę, a później się wieczór wszystkich pytali do stodoły, żeby całą noc za to robotę sobie podojcili. Ludzie tuki u nas strasznie doceniali. I było tych tuk dość dużo, no to na każdej wsi, tak jak wiecie, u nas były przed tukami, były dozinki, wyzinki. Więc i gospodarz, jak miał owiec, wiecie, taki górowy, co się nie dało kłosom wysiedzieć, tylko trzeba było do goszczy sierpem wziąć, mając 15 bob i baby tymi sierpami wyzyny, no to później wieczór wyjewionek i ze śpiewem sły przy miesiącku do domu i do chałupy, no i ty muzykę opoki przyprowadzili, pobawili się. Taka była kultura dawniej na wsi u nas. No teraz to już, wiecie, no zaniko, ale tu dzięki Andrzejowi ta tuka jednak tutaj jest pokazywana i ona naprawdę jest doceniana. Tutaj dużo ludzi by przyszło popatrzeć się, ale teraz taka kultura jest, że nie wypada, jak nie mam zaproszenia, to chętnie by się tam poszedł popatrzeć, pośpiewać, ale tylko i do zaproszeni. Ale mi się wydaje, że ten zwyk u nas się utrzyma, tego życzę z całego serca wam, abyście się mogli ucieszyć. Dziękuję. Pan Szaszkowy, bo to przybliżył nam o tej tradycji powiedział. Ja się cieszę, że jak sami widzicie, jest nas trochę tych ziemniaków możemy wykopać. Pogoda nie jest taka sprzyjająca, ale ładną pogodę to każdy by przyszedł, a w taką i żeście przyszli, to bardzo dziękuję. Zapraszam do pola. Tam panie z koła gospodyń przygotowały taką scenkę, jak to jest dawniej było. Więc myślę, że to uwidzimy i zdokumentujemy, bo jest z telewizji powiatowej, a muzykę też bym pytał, co byście poszli z nami. Bardzo proszę, idziemy w takim razie na pole, uwidzimy to.